Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Paweł Sztompka i z ogromną radością przyjąłem zaproszenie na dzisiejszy wieczór. Wieczór wspaniały w Toruniu, 40 lat działalności artystycznej zespołu Nocna Zmiana Bluesa i Sławka Wierzcholskiego. Trzeba wstać, kawałek drogi do dworca mam. Wypiję tylko herbaty łyk na drogę bułki. Zrobiłaś mi i choć szlak trafia mnie, wyjeżdżam 6:02. Cenę szczotka, mydło i krem, w ostatniej chwili pakuję cię. Mój nowy walkman gdzieś tutaj jest i jakaś książka przyda się też. I choć szlak trafia mnie, wyjeżdżam 6:02.
zapytać wiele raz i machnąć ręką na cały świat. Tak kombinuję, choć dobrze wiem, że jechać muszę, czy chcę, czy nie. Więc choć szlak trafia mnie, wyjeżdżam 6:02. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie. Nocna zmiana plusa w swoim rodzinnym mieście świętuje 40-lecie. I to w doborowym towarzystwie, z czego cieszymy się naprawdę ogromnie. To był 6:02, jeden z najstarszych utworów w naszym repertuarze. A teraz utwór najstarszy, powiedziałbym, który wyszedł spod mojej ręki. W czasach takich nie najlepszych dla mnie. Pracowałem wówczas w pomorskich zakładach wytwórczych aparatu toruńskiego napięcia Apator. Toruńczycy wiedzą, kiedyś 22 lipca, obecnie Żółkiewskiego, na niezbyt eksponowanym stanowisku robotnika transportu. Mało ciekawa robota. Wynagrodzenie też nieszczególne. Nie byłoby czego wspominać, ale był to mój pierwszy kontakt z fizycznym trudem i znojem. I ze spostrzeżeń poczynionych wtedy na dziale K10 narodził się utwór Robota kipi. Oczy zalewa szypiący pot. Kurz drapie w gardło, duszę się wprost. Na pełną parę przez cały czas. Dłużej nie mogę, sił mi już brak. Robię co mogę, lecz czuję, że tych możliwości nadszedł już kres. A jeszcze cały przede mną dzień, ledwie zaczęta robota jest. Zegarek chyba zatrzymał się. Będzie ta przerwa w końcu czy nie? Nie daję rady, nie starcza sił. Czułem źle się nigdy jak dziś. Na gitarze, techniką slide. Rzadko stosowano w naszym kraju. Szacunek dla Państwu, czołowi gitarzysta grający w ten sposób w naszym kraju. Winnie Gogalski z miasta Łodzi. Dąbrowski, gitara basowa.
nasz gość specjalny, wieloletni przyjaciel Nocnej Zmiany Bluesa, profesor Igor Nowicki, instrumenty klawiszowe. Czego zmienić czołowy pełniarz, to runia lewo przez niego nie tylko. Najmłodszy starzec w Nocnej Zmianie Bluesa, Wiesław Krzyżewski. Oczy zalewa żywiący powód. Kurz drapie w gardło, duszę się frost. Na pełną parę przez cały czas. Dłużej nie mogę. Sił mi już brak. Robię co mogę, lecz czuję, że tych możliwości nadszedł już kres. A jeszcze cały przede mną dzień, ledwie zaczęta robota jest. Dziękujemy ogromnie. Blues mieszka w Polsce. Do tytułu jednej z naszych wcześniejszych płyt, a równocześnie hasło, które personifikuje bluesa, co jest częstym zabiegiem, zważywszy na bardzo emocjonalny charakter tego gatunku. Blues mieszka w Polsce to również coś, co można rozumieć dosłownie, że ciągle są w naszym kraju osoby, które chcą słuchać na przekór tendencją, modą takiej właśnie, no nie da się ukryć, obecnie nieco niszowej muzyki. I cieszę się, że Państwo do nich należą. Dziękuję bardzo. Żaden cud, warunki świetne, a przecież tu to nic dziwnego, to żaden cud, blues mieszka tu. Gdy pusta kasa, perspektyw brak, blues jest przy tobie przez cały czas. To nic dziwnego, to żaden cud, blues mieszka tu. Codziennie życie daje nam w kość. Czasem przyłoży, że masz już dość. To nic dziwnego, to żaden cud. Blues mieszka tu. Polski blues jak stary wierny pies. Polski blues przy tobie zawsze. Nie dajesz rady, sił ci już brak. Inaczej żyłeś przez tyle lat. To nic dziwnego, to żaden cud.
blues mieszka tu. Żaden cud, warunki świetne ma przecież tu. To nic dziwnego, to żaden cud, blues mieszka tu. Blues mieszka z nami od wielu lat, zostanie jeszcze przez jakiś czas. To nic dziwnego, to żaden cud, blues mieszka tu. Sławek Wierzcholski, nocna zmiana bluesa. Blues mieszka w Polsce, w Toruniu, a to za sprawą Sławka i jego nocnej zmiany bluesa. Sławek powiedział takie zdanie, że powstali pierwszy koncert w 1982 roku, ciemna noc stanu wojennego, oni już zagrali w klubie Od Nowa, wszystko to się tak zaczęło i nie byłem na tym koncercie. Natomiast Sławka poznałem kilka lat później i chciałem w tym miejscu o tym powiedzieć, bo sytuacja była następująca. Pracowałem w Polskim Radiu w programie trzecim z Majką Jurkowską. Majka Jurkowska to była dla nas osoba absolutnie wyjątkowa. Dziennikarka, redaktorka, specjalistka od bluesa. No, całe pokolenia w tej chwili dzisiejszych, już bardzo dorosłych, wychowała się na jej audycjach, na jej zbiorze płytowym. W pewnym momencie ona mówi do mnie: słuchaj, wiesz co, zaraz przyjdzie do mnie taki facet, chciałbym, żebyś był przy tej rozmowie, jest bardzo ciekawy, bardzo młody, a ma głos jak Delta Mississippi, tak głęboki i tak szeroki. I rzeczywiście pojawił się Sławek i coś w tym głosie jego jest. I dramatycznie, i dramatycznego, pięknego, mocnego i takiego ważnego dla nas wszystkich. I Majka tak spojrzała na mnie, jak powiedziała o tej Delcie, i mówi tak: a przespeluj Mississippi. No to nie jest takie proste, okazało się, bo w połowie drogi musiała mnie poprawiać, ale od tej pory umiem to na pamięć. MI, SSI, SSI, PPI. To Sławek Wierzcholski i jego blues. Sławek rzeczywiście przyszedł i to pierwsze spotkanie okazało się być bardzo płodne dla nas wszystkich, gdyż w Polskim Radiu zrealizował od tego czasu z 1000 audycji, a może nawet troszeczkę więcej. 1527. Właśnie. Sławek wie wszystko najlepiej. Mało tego, jak mało komu umiał zarazić tym bluesem wszystkie redakcje, od takich bardzo, bardzo specjalistycznych, młodzieżowych, aż poprzez niezwykle kulturalne, robił programy naprawdę we wszystkich programach dla wszystkich słuchaczy i są to audycje naprawdę wspaniałe. Rzadko prezentował nagrania, o których później byśmy nie mówili, że warto posłuchać, bo to usłyszeliśmy u Sławka. I wspominając dzisiaj tę historię, chciałbym się pokłonić Majce Jurkowskiej, która dla radia, ale również i dla naszej muzyki odkryła Sławka Wierzcholskiego. A
Dzisiejsze, proszę Państwa, spotkanie, ten benefis to nie tylko Sławek i jego zespół, Nocna Zmiana Bluesa, ale Sławek i jego przyjaciele. Kuba Sienkiewicz wchodzi na estradę. Kuba, oddajemy Ci głos, a ze swojej strony gratulujemy Ci Twojej pozycji i zazdrościmy Ci pozycji Twoich cudownych dzieci. Kwiat jabłoni to również najlepsza rodzina świata. Sławku, no uczciwie mówiąc, wychowałem się muzycznie na brzmieniu Twojego zespołu, a teraz kontynuujesz moją edukację muzyczną swoimi audycjami radiowymi poświęconymi bluesowi, za co Ci ogromnie dziękuję i kolegom również kłaniam się w podziękowaniu. No i zgodnie z naszym wcześniejszym ustaleniem wykonamy coś wspólnie, a zaczniemy od tematu trudnego i może kontrowersyjnego. Chodzi o reformę edukacji, bo jaka ma być właściwie wiedza naszej młodzieży? Zaczął się już rok szkolny i akademicki, więc to pytanie powraca. Jaka ma być wiedza? Czy hybrydowa, czy narodowa? Prawda? Jaka ma być inteligencja polska w ogóle? Czy sztuczna, czy bezobjawowa? Prawda? To są trudne sprawy. Może zagrajmy lepiej. Zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki. Chodnik zapluły, ludzi przepędziły. Siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, la, 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 hej, 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 hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Zapraszam na drugą piosenkę, to będzie utwór filmowy, a z piosenką tą jest związana taka anegdota, że był rok 97, wielka powódź na Śląsku, ogromne zniszczenia, ludzkie dramaty i wówczas branża rozrywkowa postanowiła poprawić ludziom nastroje, tworząc komedie filmowe oraz organizując trasy koncertów rockowych. I była taka sytuacja, że
jadłem pizzę w hipermarkecie i przechodził Juliusz Machulski i mówi do mnie, co tak jesz pizzę na widoku, nikt cię nie zaczepia? No mówię, nikt mnie nie zaczepia, bo nie jestem znany, nikt mnie nie rozpoznaje. Słuchaj, no to zróbmy coś razem i będziesz sławny. A ponieważ sława była dla mnie zawsze najważniejsza, to już po 3 minutach muzyka była gotowa, a jej główne przesłanie to zachować spokój, ponieważ cały nasz świat i całe nasze życie są tylko i wyłącznie złudzeniem. Co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje, poczekam i popatrzę, nieco w te kije misły. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o bilet. Wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takim pralce. Teraz chwacę swe ostatnie resztki, myżu tracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto już się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle, wiem co za ile, nie muszę dbać o chwilę. Wszystko w tyle, są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Tylko killer, nie mylić z Miller, dawniej motylem, dzisiaj z badylem, kopię się z koniem, gdzieś na stadionie, jak jakiś błoniek, a wyszku tonie, stan wyjątkowy, chciałbym mieć z głowy kamień milowy, bo taka praca się nie opłaca, niech dzisiaj stracę, dajcie na tacę. Tylko chwilę. Kuba Killer Sienkiewicz.
Kuba Kilar-Sienkiewicz w uścisku ze Sławkiem Wierzcholskim. Nocna zmiana bluesa razem z nami. Proszę Państwa, chciałbym teraz opowiedzieć taką historię, nie bardzo, bardzo dawno, ale również związaną z radiem, i to bardzo szczególną sytuację, dlatego to nie był Sławek opowiadający o bluesie, Sławek opowiadający o swojej ukochanej muzyce, ale to było chyba 7 lat temu, kiedy taka ogromna dyskusja była na temat tego, czy w pierwszym programie Polskiego Radia, czy pierwszy program Polskiego Radia powinien nadawać codziennie hejnał z Wieży Mariackiej. Część osób uważała, że tak, robi to od 80 lat, to jest świetne i tak powinno być. Drudzy uważali, słuchajcie, to trwa 3,5 minuty, ten trębacz jest z jednej strony, z drugiej strony, z trzeciej, z czwartej. To jest w ogóle anachronizm, żeby we współczesnym świecie czterokrotnie prezentować właśnie tę historię, którą wszyscy i tak już na pamięć znają. I ówczesny nasz dyrektor, bo później była taka historia, że dobrze, to tylko zagrajmy jeden raz. Tylko z przodu, tam na AB, a później już te inne miejsca są nieważne. Nasz dyrektor wpadł na taki pomysł, ważna jest data, to było 1 kwietnia, żeby Sławek zagrał hejnał z Wieży Mariackiej na harmonijce ustnej. I on to naprawdę zrobił. No ja to bardzo lubię, to jest bardzo łatwa melodia. Sławek przedstawia kolejnego swojego wspaniałego gościa. Zapytałem, a jak go zapowiesz? A on mówi, słuchaj, to jest bardzo specyficzna zapowiedź. Istotnie, działam w kilku stowarzyszeniach muzycznych, przede wszystkim w ZAIKS-ie, gdzie jestem sekretarzem zarządu sekcji B, no i w SAFP-ie moim ukochanym, gdzie jestem wiceprzewodniczącym zarządu. A mój kochany przyjaciel Mietek Jurecki jest w jeszcze większej ilości stowarzyszeń, ponieważ nie tylko jest żywą legendą, grając tam w zespole Budka Szuflera, grał w Perfekcie i grał ze wszystkimi liczącymi się postaciami polskiej muzyki rozrywkowej, ponieważ grał w Big Bandzie Alka Maliszewskiego i w Sopocie i w Opolu zawsze im towarzyszył. Czyli można powiedzieć, że grał ze wszystkimi. Mietek Jurecki. Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie pogratulować zespołowi Nocna Zmiana Bluesa, tego jubileuszu, ponieważ nie każdy zespół dojeżdża do takiej okoliczności. Wiem to z własnego doświadczenia. Chciałbym zagrać piosenkę pod tytułem Proza Życia. To jest o tym, że w pewnym wieku, w takim o mniej więcej, kiedy w zasadzie wszyscy mamy już jakąś satysfakcję z tego, że nie wiem, żona, dzieci, dom, kot, pies i tak dalej, ale czegoś brakuje. Proza życia. Niby świat jak z bajki, z kolawem w tryb, niby samograj
racji, bo mieszka ze mną i na co dzień ją mam. I mama chyba miała rację, gdy udzielała rad. Mam opierunek i wikt, schody na strych, komin i dach i w ręce fach. Mam żonę, dzieci, dom, ogród i klon, kota i psa i ślubny frak. Bardzo. Wietek Jurecki, Polska! To taki bielszy odcień bluesa, jeśli już jesteśmy. Zostaje, tylko tą idiotyczną marynkę zajmę. Słuchajcie, a propos jeszcze ładniej. Prosimy Wandę, gdzie jest Wanda? Gdzie tu mieszka nasza Wanda? Wanda! Wanda Kwietniewska, Polska! Przed 5 laty, na 35-lecie Nocnej Zmiany Bluesa, tu odbył się koncert zatytułowany My się nie damy. Utwór tytułowy zaśpiewała właśnie Wanda i to było bardzo dobre posunięcie. Gdyby mi ktoś 40 lat temu powiedział, że będę się przyjaźnić ze Sławkiem Wierzcholskim, to bym nie uwierzyła, ale to się stało. I Sławeczku, ja z tego powodu jestem bardzo szczęśliwa i bardzo dumna, bo to jest kawał artysty i naprawdę fajnie jest być jego kumplem. Rozważania, rozważania nad upływem czasu tak naprawdę nie dadzą nic. Najmądrzejsze głowy życie poświęcały, by bezsilnie w mórgłową bić. Czasu nie zatrzymasz, o ty cała prawda, musisz więc pogodzić się z tym, że wyjątków nie ma, będzie to co będzie. Nie dotyczy, choć się śmieje z nas. Lecz my się nie damy, w nosie mamy czas. Czas nas nie dotyczy, choć się śmieje.
się spoglądać tak, by z pokorą przyjąć, co nieuniknione, co się musi niebawem stać. Ale z drugiej strony, jakie to jest nudne, wciąż rozważnym i mądrym być. Może czasem lepiej zrzucić marynarę i zaśpiewać jak młody świn. Czas nas nie dotyczy, on się śmieje z nas. Lecz my się nie damy, w nosie mamy czas. Czas nas nie dotyczy, choć się śmieje z nas. Lecz my się nie damy, w nosie mamy czas. Śpiewamy. Choć się śmieje z nas prezydent, lecz my się nie damy, w nosie mamy czas. Czas nas nie dotyczy, choć się śmieje z nas, lecz my się nie damy, w nosie mamy czas. Państwo tak pięknie zaśpiewaliście ten utwór, świetny zresztą, to ja w nagrodę jeszcze zaśpiewam Państwu jedną z moich starszych piosenek i nie będzie to Bogu Rodzica, chociaż to też bardzo dobry kawałek jest. Swego czasu mój zespół, zespół Wanda i Banda, czy też Banda i Wanda, jak kto woli, nagrał muzykę do pewnego serialu telewizyjnego. Jeszcze się nie można cieszyć, bo jeszcze nie zadałam pytania i nie wiadomo, czy wiecie, o jaki utwór chodzi. Bohaterem tego serialu jest 12-letni chłopiec, jego czarny kot o imieniu Rademenes. Kot gada ludzkim głosem, spełnia zachcianki chłopca raz w tygodniu. Pytanie brzmi, jaki tytuł nosi ten serial? Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, proszę Państwa, 7 życzeń. Ale chciałam Wam powiedzieć, że trafił się taki koncert, na który w odpowiedzi usłyszałam, co? 4 pancerni i pies. Kochani, śpiewamy. Ja wam śpiewam a cappella fragment refrenu, wysłuchacie i potem zaśpiewamy to a cappella, a potem zagramy to wspólnie z chłopakami. Jeszcze nie, na razie publiczność się uczy. Uwaga, to jest tak. 7 życzeń, 7 życzeń, 7 życzeń, 7 życzeń, 7 życzeń. I teraz państwo głośno, 3, 4. 7 życzeń, 7 życzeń, 7 życzeń, 7 życzeń, 7. Bardzo dobrze, 3+. Słowa były za trudne, tam widziałam, tutaj pan się nie ogarnął z tekstem. Trudny tekst. Dobrze, to ja mam pomoc dla was. Druga część refrenu ma dużo prostszy tekst i to wam pójdzie świetnie. Do dzisiaj nikt nie wie, co autor miał na myśli, gdy pisał te słowa, a one brzmią tak. Posłuchajcie i zaśpiewajcie. Wow, 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 wow. I uwaga, 3, 4. To wam poszło znakomicie. Co znaczy dobry tekst w utworze, prawda? 7 życzeń. Śpiewamy, klaszczemy, tańczymy. We'll be right back.
przez nie przejść. Ciągle solo, a niektórzy tańczą. I Wanda. Dzięki. Wanda Kwietniewska. Mocna zmiana. Plusa. Dziękujemy. To nie wszystko. Słuchajcie, partner główny województwo kujawsko-pomorskie. Partner benefisu miasto Toruń. I stowarzyszenie ZAIX. Gospodarzem wydarzenia jest marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.